wiadukt. Miejsce biznesu i interesu. Dobra, zaczynam odcinek. Co tu będzie dzisiaj? Dzisiaj, jak widzicie, mam tu za sobą białą renóweczkę. No, taka renóweczka, bieluchna, ładna, ładna. Pomyślicie, co to za samochód? No, to jest samochód zastępczy, bo moja renóweczka nowa, za kupę siana, dostała kataru, no i się niestety popsuła. Tak, w zeszłym roku w podobnym czasie miałem Hondę. Wtedy też ją otrzymałem, bo renóweczka się popsuła, ale wtedy renóweczka się popsuła niestety z mojej nieuwagi, bo przywaliłem w słup. Lekko oczywiście przytarłem ten słup, już nie róbmy dramatu, ale bardzo długo ją malowali, bo tam nie mieli jakichś części. Lampy chyba, albo jakichś plastików, nie, ważne, było, minęło. Renóweczka na pewno tamta już jest sprzedana, ktoś inny się nią cieszy, ja mam nową. No ale nowa już ma 8000 km i jak to przyszło, przystało na porządną renóweczkę, zaraz po nowości, po odebraniu, musi się coś zepsuć, no i tam się troszkę coś zepsuło. No to się zepsuły takie historie jak syczy. Syczy przy 2000 obrotów, dołożyli tyle tej ekologicznej elektroniki, że coś z tyłu, nie wiem gdzie, jakiś zawór się otwiera i przy 2000 obrotów syczy, tak jakbyśmy odpięli węża od kompresora i zupełnie go zostawili samego sobie, no to ona tak syczy. Nie wiem co jej jest, się dowiedzą, sprawdzą, obejrzą, może coś będzie. W każdym razie dodatkowo jeszcze ona ma takie małe problemy, moja renóweczka, że jadę sobie i kierownica robi tak, nie? Nie wiadomo o co chodzi, wali, dali mi takie auto, nowe koła założone, do tego trafika oczywiście. No i coś się jednak wywaliło, nie wiem czy zawieszenie, czy koła niewyważone, nie chcę wiedzieć, nie chcę za tym chodzić, kupę siana dałem, niech to sprawdzą. No i też jeszcze dziwna taką miała okoliczność, że przy gaszeniu czasami jej się zdarza, że takie dziwne chlupnięcie, taki lup, nie wiem, co to jest, czy może powiązane z tym, co tam z tyłu syczy, nie wiem, nie wnikam, powiem wam tak. Znając Renault, bardzo dobrze to się dzieje na początku, ja się w ogóle tym nie denerwuję, bo to jest dla mnie normalne, to jest samochód, maszyna, ma dużo części, coś się może zepsuć, coś się może nie spasować i to jest okej, okay, powiem wam i zostawiam go tam w naprawie, jakoś się z nimi można dogadać. Naprawdę powiem wam, co do serwisu jakiego z Renówką nie mogę nic powiedzieć złego. No, tak jak miałem poprzedniego trafika, tam też się jakieś rzeczy na początku psuły. Pamiętam, że łączniki stabilizatorów się rozleciały po 3000 km. Bez problemu mi to wymienili. Później jakieś tam pierdy były robione. To wszystko było ogarnięte, nikt tam mnie nie negował moich potrzeb, moich problemów i naprawdę mogę pod tym względem ten serwis Renault polecić. Jeden z większych w Warszawie na Puławskiej, bardzo sympatyczni panowie. Jeżdżę już, mówię, z tym drugim samochodem, też tam się już do nich udaje. Byłem właśnie ostatnio przy 6000 km na olejowym, tym pierwszym na wymianie, no i już tam wcześniej sygnalizowałem wtedy, że właśnie jest jakiś tam problem z tym samochodem. No i powiedzieli, że dobra, trzeba się umówić na jakiś inny dzień. No i dobra, pojechałem na inny dzień i zostawiłem auto. Miało być zrobione tego samego dnia, no niestety natłok pracy, to piątek, nie było osób decyzyjnych, więc tam nie można było tego do końca jakby ogarnąć, więc mam samochód zastępczy. Najpierw dostałem w ogóle, najpierw dostałem z rana takiego trafika, powiem wam, też nowego, podobnego do mojego, podobnego, ale zupełnie innego, powiem wam, dramat, to co tam było, to był dramat, to była Renault Trafic wersja goła, dobrze, że miał silnik i kierownicę, miał zwykłe radio, zwykłą skrzynię biegów, radio to w ogóle grało tak, jakby miało dwa głośniki. No ale na szczęście po południu zadzwonił do mnie gość właśnie z tego serwisu, czy nie chciałbym się zamienić.